Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie nowy odcinek Nie Polka lajkuje. Mam nadzieję, że cieszycie się, że nawet jeżeli jestem na wakacje w tym momencie, to zostawiłam dla Was filmik, żebyście mieli co oglądać, kiedy mnie po prostu nie ma przy komputerze. Oczywiście inspiracji jest bardzo dużo, jak zwykle w tych filmach, więc zabiorę się od razu do rzeczy. Największa kategoria w tym miesiącu, największa kategoria inspiracji w tym miesiącu to jest kategoria filmików. Znalazłam dużo filmików, które mogą Was trochę rozbawić i tam trochę czegoś nauczyć i też dają Wam możliwość się o czymś więcej i nowego dowiedzieć, więc tutaj mam listę przygotowaną, więc zaraz przechodzę do rzeczy. Pierwszy filmik, który chciałabym, żebyście oglądali, to jest filmik, który nazywa się Last Tube. To jest filmik, który był kręcony przez dwóch chłopaków. Jeżeli się nie mylę, oni są Włochami, ale albo mają włoskie imię po prostu. I to był filmik, taki krótki filmik, jakoś parę minut to trwa. I to jest filmik dedykowany do po prostu do metra londyńskiego, który od 13 sierpnia, jeżeli się nie mylę, usługa po prostu metra jest 24 godziny na dobę. Wcześniej tak nie było, więc ten ostatni pociąg, który jechał, był bardzo ważny dla każdy, który właśnie lubi jeździć metrem po Londynie. I właśnie ten filmik Last Tube jest dedykowany do tego ostatniego pociągu. Nie jest to jakiś wielki film hollywoodzki, ale bardzo mi się spodobał pomysł. Dedykować właśnie czegoś kreatywnego do czego, który co nie wróci po prostu. I myślę, że właśnie wynik z tego jest nawet niezły, więc bardzo polecam oglądanie filmika. Kolejny filmik, który bym chciała Wam polecić, to nazywa się The Evolution of Pixar. Jak wiecie z poprzednich odcinków Nie Polka lajkuje, ja bardzo lubię Pixara, nawet przeczytałam książkę o kreatora Pixara, jeden z kreatorów Pixara i chyba o nim mówiłam parę odcinków temu, z tego co pamiętam. Właśnie ten filmik, który Wam polecam oglądać w tym miesiącu, to jest historia ewolucji właśnie bajek po prostu Pixara i po prostu to jest ewolucja ich stworzenia tych bajek, więc zobaczycie w tym filmiku każda bajka, każdy film, każdy kawałek filmu, każdy short movie, który był kręcony przez Pixara, zrealizowany przez Pixara i właśnie tam znajdziecie te wszystkie ewolucje właśnie stylu i grafiki tej firmy. Myślę, że to jest dobry powód, żeby nam sobie przypomnieć, ci z Was jak ja, którzy urodzili się jeszcze kiedy większość filmów rysunkowych było rysowanych ręcznie i właśnie teraz jest całkiem inaczej i Pixar właśnie dużo tego zmienił. Na pewno jest tam duża ewolucja, którą możemy zobaczyć właśnie w grafice, w technologii i też w instrumentach, które mamy właśnie teraz, żeby takiego typu stworzeń stworzyć. Więc mam nadzieję, że miło będziecie wspominać Waszego dzieciństwa i że Wam się ten filmik spodoba. Kolejny filmik to nazywa się, zaraz Wam mówię, How to Pose Like a Pro. Znalazłam na fanpage'u Who What Wear, który jest blogzinem, magazynem internetowym, który śledzę już od bardzo wielu lat i który mi się bardzo podoba oczywiście. I w nim są parę
porad, żeby dobrze pozować na zdjęcia. Większość z nas ma straszne problemy właśnie na pozowaniu na zdjęcia, bo się krępuje, nie wie jak, za bardzo jak stać, czy ma się odkręcać po tej stronie, czy po tamtej i tak naprawdę wydaje nam się, że jakoś tam wyglądamy, a potem zobaczymy zdjęcie i co to jest. Więc tam jest parę porad właśnie, żeby ładniej wyglądać na zdjęciach. Nie to, żeby pozować jak top model czy modelka właśnie z Vogue'a, tylko po prostu są parę tam trików, żeby lepiej wyglądać, żeby na przykład nie było nam widać większej brody, której nie mamy, czy na przykład, żeby lepiej wyglądać, lepiej wyglądały nasze ręki. I takiego typu trików są bardzo proste, ale myślę, że bardzo korzystnie, więc mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Kolejny filmik to reklama. Reklama, którą na pewno już zobaczyliście, bo chyba każdy na świecie, już, kto ma internet, już widział i Facebooka, już widział tej reklamy. To jest reklama IKEA i to jest reklama, która nazywa się Let's Relax. I to jest bardzo fajna opowieść z wieku XVII czy XVIII, kiedy po prostu rodzina siedzi przy stole, jest czas na kolację i właśnie w tym momencie, kiedy pan dostaje talerz ze swoim jedzeniem, to jest zawołany malarz, który musi malować jego obiad i to później pokazać wszystkim na świecie, żeby dawali sobie lajka. I oni później zaczynają jeść normalnie. I to jest bardzo fajnie, bo to czasami nam przeraża to wszystko, że musimy pokazywać wszystkim, jak to wygląda nasze jedzenie, czy nasze łóżko, czy cokolwiek nam przychodzi do głowy. I tak naprawdę to nie jest. IKEA chciałaby bardziej, żebyśmy się relaksowali i że jak jesteśmy przy obiadu, to żebyśmy pamiętali, że jedzenie to tylko jedzenie. Więc myślę, że to jest bardzo fajny punkt widzenia i to jest bardzo dobra, dobrze zrobiona krytyka właśnie naszego czasu i naszej internetowej, naszego internetowego szaleństwa po prostu. Więc tak, bardzo polecam oglądanie, bo na pewno będziecie się trochę śmiali z tego powodu. Ostatnie dwa filmiki, które Wam polecam oglądać w tym miesiącu, to są dwa inwencje. Bardzo często spotykam się, jak na przykład na fanpage'ach Insidera, Business Insidera i takiego typu fanpage, bardzo często się spotykam właśnie z inwencjami. Często nie umiem ich opisać po polsku, więc nie pokazuję Wam je, ale w tym miesiącu znalazłam dwa, które są jak dla mnie bardzo fajne i myślę, że naprawdę by się przydały ludziom na świecie. Pierwszy filmik, który Wam pokażę, to jest inwencja, która nazywa się Laundry Folding Robot, czyli to jest robot po prostu, który może stać przy pralce i po praniu po prostu możemy tam po praniu, po wysuszeniu tak naprawdę możemy tam powiesić na tym robocie właśnie nasze rzeczy. On je wyprasuje i potem je złoży po prostu za nas, więc nie musimy się już martwić, że będą tam krzywo ułożone albo źle ułożone i po prostu robot nam to robi za nas. Więc myślę, że to jest bardzo przydatna inwencja. Ja bym bardzo chciała takie coś mieć w hotelu, bo na przykład w domu to wiadomo, że strasznie dużo czasu się na tym traci, ale tak naprawdę nie mamy za bardzo miejsca w większości mieszkaniach. Oczywiście w USA, gdzie to było projektowane, na pewno wygląda inaczej to, ale w hotelach byłoby to bardzo korzystne, bo na przykład jak przyjeżdżamy z podróży albo jak już musimy wyjeżdżać, to bardzo się przydało właśnie takie coś, żeby
żeby nam to wszystko poukładało i popracowało tak, żebyśmy dobrze wszystko mogli układać właśnie w szafie, czy na przykład w walizce. Więc mam nadzieję, że kiedyś będzie dostępny właśnie w hotelach. A druga inwencja, czyli drugi filmik z inwencjami, który Wam chcę pokazać, to jest taki t-shirt, który był projektowany tak, żeby i mężczyźni, i kobiety mogli po prostu nosić swojego małego dziecka w swoim t-shircie. Nazywa się to kanguru t-shirt i to jest po prostu t-shirt, który ma kieszenie z przodu, który jak jej się nie używa, nie widać jej. Co potrzebujemy, to po prostu możemy trzymać swojego dziecka i tam go schować w środku, właśnie jak kanguru. Oczywiście jak na razie trochę za drogo kosztuje ten t-shirt, ale myślę, że pomysł jest całkiem fajny, więc jeżeli stać Wam na takiego typu t-shirtu, to będziecie mieli wszystkie linki tutaj na dole, żeby się o nim więcej dowiedzieć. Kolejna kategoria to jak zwykle fotografia. Pierwszy projekt fotograficzny, o który chciałabym z Wami podzielić, to jest po prostu projekt, który jest bardzo, bardzo podobny do tego projektu, który Wam pokazałam chyba w poprzednim odcinku, gdzie baletnicy i inne tancerzy po prostu byli sfotografowani właśnie w Turynie. Tym razem po prostu jest zbiór fotografii, który właśnie dotyczy większego projektu, gdzie baletnicy i tancerzy tańczą w Nowym Jorku. Bardzo, bardzo polubiłam tych zdjęć. One są takie bardzo kolorowe i bardzo mi się podoba kontrast pomiędzy klasyką, która jest tak naprawdę oczywista w balecie, tą nowoczesność Nowego Jorku. Myślę, że kontrast jest bardzo, bardzo udany. Bardzo dobrze są przerabiane zdjęcia, tak żeby było widać wszystkich szczegółów i więc bardzo, bardzo polecam ich zobaczyć po prostu. Następny projekt fotograficzny jest taki projekt fotograficzny, który nie jest tak łatwo znaleźć, bo jak dla mnie bardziej się zbliża do sztuki niż do fotografii. Jak dla mnie tak naprawdę fotografia jest wielką sztuką i to jest bardzo, bardzo dobrze myślony projekt. Fotograf, który nazywa się Richard Tuschman, nie wiem, czy to Anglik, czy to Niemiec, nie wiem, po prostu zrobił tak kilku zdjęć zinspirowanym arcydziełami Edwarda Hoppera. Edward Hopper to typowe i niepowtarzalną sztukę i myślę, że ten fotograf bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze właśnie pokazał, że tak naprawdę ta filozofia pokazania świata jest nadal aktualna. Więc po prostu on przerabiał swoich zdjęć i zrobił tych zdjęć tak, żeby właśnie one wyglądały jak te artystyczne utwory Edwarda Hoppera i myślę, że jemu się bardzo dobrze udało, więc mam nadzieję, że takiego typu fotografii Wam trochę zainspiruje, żeby się patrzeć na świat i na fotografię trochę inaczej. Jeżeli już jestem przy fotografii, to bardzo, bardzo bym chciała polecić tym, którzy mieszkają niedaleko Turynu, czyli tutaj we Włoszech, albo we Francji, albo w Szwajcarii na przykład, żeby pojechali do wystawy, która nazywa się Il Mondo di McCurry, czyli świat Steve McCurry, która do 25 września można obejrzeć na La Venaria Reale, czyli piękne miejsce, które Wam pokazałam niedawno temu we vlogu, który jest niedaleko Turynu. W ogóle pałac jest bardzo fajny do zwiedzania i można tam spędzić praktycznie cały dzień, a wystawa właśnie Steve McCurry jest
przepiękna. Spędziliśmy tam w środku w tej wystawie prawie 2 godziny, tak, godzina 40 minut, 45 minut, czyli prawie 2 godziny. Tam jest zbiór 200 parych zdjęć i mniej więcej 40 zdjęć jest skomentowane przez autora w audioprzewodnik, którego można przy wejściu wziąć za darmo, bo on jest w środku już zapłacony w bilecie po prostu i można po prostu zwiedzić właśnie całą wystawę właśnie przy pomocy tego audio przewodnik. Jak mówiłam, przewodnik nie opowie Wam o wszystkich zdjęć, ale po prostu daje Wam trochę więcej szczegółów, szczególnych zdjęć, ale też w szczególnych momentach życia fotografa. Są opisane jego projekty i też jest trochę opisany, jak on działa właśnie z tymi zdjęciami, jak on działał wcześniej, teraz. I na wystawie są też parę filmów, parominutowych, oczywiście nie bardzo długich, które można oglądać i gdzie właśnie jest Steve McCurry, który opowiada właśnie o jego sztuce i po prostu jak on po prostu podchodzi do fotografii. Jest to bardzo, bardzo interesująca wystawa. Ja bardzo kocham, muszę to powiedzieć, zdjęcia Steve McCurry. On jest często skrytykowany przez to, że przerabia je, ale chyba każdy fotograf przerabia zdjęcia, więc ja myślę, że on po prostu zrobił czegoś, o którym się wcześniej nie mówiło i przez to, że on jest bardzo znany, to się mówi o tym, jak on to robi, żeby powiedzieć, że chyba to jest złe, ale tak naprawdę to jest bardzo normalne. Nawet zdjęcia w biało-czarnym, pierwsze zdjęcia były używali Photoshopa z tego momentu historii, więc tak naprawdę nic nie trzeba się z tego zdziwić. To jest po prostu sztuka i ze sztuką każdy może zrobić to, co chce. Więc ja bardzo, bardzo polubiłam te jej wystawy. Pierwszy raz mi się zdarza, nie no, może nie pierwszy, ale tak mi się zdarzało rzadko, że chciałabym oglądać jeszcze raz te wszystkie zdjęcia i pójść tam jeszcze raz, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa wystawa. A jeżeli nie macie dostępu do przyjazdu tutaj do Turynu, to mam nadzieję, że ta wystawa będzie gdzie indziej i we Włoszech, i poza granicami włoskimi, i żebyście mogli pójść właśnie na takiego typu wystawę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące i bardzo wrzucające i po prostu fajne. Bardzo, bardzo bardzo mi się podoba. To jest taka intensywny typ wystawy, który czasami trzeba po prostu zobaczyć i tak po prostu. Jedziemy dalej z inspiracjami. W tym miesiącu oglądałam 2 seriale. Jeden jeszcze nie skończyłam, ale już mi się podoba, więc mogę go polecić. A drugi właśnie skończyłam. Ten, który skończyłam, to jest Jessica Jones. Chyba widzieliście na Snapchacie, że właśnie go oglądałam. Oczywiście oglądałam go na Netflixie i oczywiście oglądałam tylko pierwszy sezon, bo jest tylko taki. Jest to serial produkowany przez Marvela, czyli przez Disneya, i jak zwykle Marvel razem z Netflixem robi bardzo dobre produkty. Z punktu widzenia wizualnego jest bardzo dobrze kręcona, ujęcia są bardzo dobrze zrobione, bardzo na temat jak to historii, a historia to jest właśnie historia Jessica Jones, która była członkiem Avengerów i po prostu ona po wielu cierpieniach udało jej się uciec przez mężczyznę, który się w niej zakochał i który ma taki superpower, że kontroluje
kontrolować ludzi, tylko mówiąc, co mają robić. I właśnie kontrolował jej przez dłuższy czas. O jej udało się uciec, znalazł sobie nowy sposób życia. Może nie jest za bardzo szczęśliwa z tego sposobu życia, ale w pewnym momencie właśnie ta osoba powraca i ona właśnie musi znaleźć sposób, żeby się jego pozbyć po prostu. Ona też jest super bohaterką, bo ma bardzo potężne mięśni, jest bardzo fajną bohaterką. Bardzo mi się spodobał styl tego serialu. Nawet jeżeli nie lubicie za bardzo filmów i seriali właśnie związanych z superbohaterami, to jest bardzo interesujący serial. Jeżeli lubicie seriale kryminalne, to na pewno Wam się taki serial spodoba. A drugi serial, który właśnie zaczęliśmy z mężem i jeszcze nie skończyliśmy, ale już nam się bardzo podoba, to jest starszy trochę serial. To jest serial z 2013 roku, jeżeli się nie mylę, i nazywa się The Americans. Historia dzieje się w latach 70-tych, 80-tych, czyli w środku zimnej wojny pomiędzy USA i URSS. To jest historia dwóch szpieg z KGB, którzy od 15 lat mieszkają w USA i wyglądają i wszystko robią tak, żeby wyglądać na amerykańskich osób, ale tak naprawdę właśnie oni pracują dla Rosji. Nie wiem, jak się to skończy, bo jestem tylko w połowie serialu i pierwszego sezonu i mamy jeszcze drugi do oglądania, ale jak na razie jest bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba estetyka, bo jest bardzo dobrze zrobione tak, żeby całą historię tą prawdziwą pokazać, bo są niektóre momenty, do których właśnie się mówi o wydarzeniach, które się naprawdę wydarzyły w historii, i też jest bardzo zrobione dobrze z punktu widzenia kostiumów, bo te lata 70-te są bardzo, bardzo widoczne i bardzo dobrze skomponowane też z punktu widzenia właśnie rosyjski i amerykański. I historia też jest bardzo fajna. Aktorzy, bardzo ich lubię. Myślę, że bardzo dobrze służą do takiego typu serialu. I zobaczymy, jak to się skończy, ale jak na razie właśnie mówię, że bardzo mi się podoba, więc jeżeli lubicie właśnie trochę akcji w filmów i w serialach, i jeżeli lubicie tak jak ja filmy i seriale historyczne, to na pewno Wam się taki serial spodoba. W tym miesiącu oglądaliśmy też dużo filmów, bo niestety mąż zachorował parę tygodni temu i po prostu nie wiedzieliśmy, co robić, więc on nie wiedział, co robić, więc ja mu towarzyszyłam po prostu i oglądaliśmy dużo filmów. Oglądaliśmy Zootropolis, który mi się bardzo, bardzo spodobał, ale szczególnie oglądaliśmy dwóch filmów, który chciałabym Wam polecić. Pierwszy film to nazywa się Race. To jest film, który był już w kinie w tym roku parę miesięcy temu i to jest historia Jessie Owens, czyli osoby, która wygrała 3 medali na olimpiadach w roku 1936 przy Hitlerze, będąc murzynem. I jest to bardzo, bardzo interesująca historia. Bardzo fajnie zobaczyć właśnie punkt widzenia historycznego na to wszystko, bo to jest bardzo dobrze konstruowane, tak żeby właśnie wszystko zgadzało się z historią tą prawdziwą, która się wydarzyła. Aktorzy są po prostu niebiańskie, super. Naprawdę bardzo mi się podobało z punktu widzenia aktorskiego. Z punktu widzenia estetycznego też bardzo dobre ujęcia, ale co mi najbardziej się spodobało, to po prostu historia. Więc jeżeli lubicie takiego typu historii, czyli biograficznych, tak jak ja, ale o tym już wiecie, to bardzo, bardzo polecam tego filmu, bo to nie jest tylko film o sporcie, nie jest tylko film o rasizmie, to jest film
o znalezienie siebie i swojego miejsca na ziemi. Więc warto tego filmu obejrzeć. A drugi film, który żeśmy oglądali, to już starszy film, chyba z 2007 roku, coś takiego, nie pamiętam. Po włosku nazywa się La Guerra di Charlie Wilson, po angielsku Charlie Wilson's War, po polsku nie wiem, będziecie mieli tutaj napisane na dole i tutaj w opisie pod filmem. To też prawdziwa historia, też historia, która się wydarzyła w ciągu zimnej wojny. I to jest historia Charlie Wilson, który był członkiem parlamentu, kongresu tak naprawdę amerykańskiego w latach 80. I który dzięki innej kobiecie, która rola jest grana przez Julia Roberts, a Charlie Wilson jest Tom Hanks, zobaczy właśnie jak działa relacja pomiędzy USA, Rosja i Afganistan. Dzięki Charlie Wilson skończyła się właśnie wojna, zimna wojna, bo właśnie on pomógł, dzięki też kongresowi, pomógł właśnie Afganistanu, żeby walczył z Rosją, którą właśnie chciał ją przejąć. Ale oczywiście jest druga strona też medalu tej całej historii, bo właśnie przez to, co USA zrobiła, żeby właśnie pomóc Afganistanu, to tworzył się terroryzm, który teraz znamy, czyli talibani i to wszystko, co powodowało właśnie śmierć dużo osób. To jest historia, która tak naprawdę nam opowie o tym, jak zawsze jest druga strona medalu wszystkim, co robimy. I bardzo polubiłam fakt, że nawet jeżeli to jest bardzo patriotyczne, to na końcu się ten patriotyzm zmienia. Więc bardzo polecam oglądania, bo to jest kawałek historii, który tak naprawdę nie uczymy się za bardzo w szkole. Na przykład, nie wiem jak teraz, ale kiedy, jak ja chodziłam do szkoły, to się tego nie uczyliśmy. Więc bardzo dobrze się o tym dowiedzieć. A myślę, że taki film daje dużo do myślenia właśnie o historii nowoczesnej, tej, co teraz żyjemy po prostu na co dzień. A ostatnia inspiracja, którą Wam chciałam polecić w tym miesiącu, to jest książka. Idzie mi trochę lepiej w tym miesiącu z moim challenge'em personalnym z książkami. I w ciągu paru dni udało mi się skończyć jednej książki, którą bardzo mi się spodobała i z którą się spotkałam tak bardzo przypadkiem, bo po prostu pewnego dnia byłam pojechałam do Mediolanu, do siedziby mediolańskiej mojej firmy na spotkanie i potem tam zostałam trochę dłużej i wracałam z koleżanką, która też tam ze mną była i ona po prostu po drodze musiała wstąpić na spotkanie godzinne. I ja nie miałam za bardzo co zrobić w tej godzinie, więc szukałam na Google Mapsie, czy jest jakieś miejsce, gdzie mogę pójść coś tam zobaczyć. Znalazłam Media World, czyli Media Markt dla Was, i poszłam tam i zobaczyłam wielu rzeczy, których po prostu chciałam zobaczyć, na przykład aparaty fotograficzne i różne rzeczy, które tam chciałam sobie zapisywać, że mogą być interesujące dla mnie, a dużo czasu spędziłam na kawałek, gdzie są książki. Jest ich mało tam, ale po prostu przeczytałam wszystkie historie i po prostu tam spędziłam no nie całą godzinę, ale prawie. I tam była promocja, właśnie można było kupić dwa książki w cenie jednej, czy jedna książka w pełnej cenie i druga w połowie, już nie pamiętam. I kupiłam dwie książki. Obie dwa książki są napisane przez dziennikarzy, których lubię, i zaczęłam od tej, więc polubiłam ją bardzo, więc bardzo polecam ją przeczytać, jeżeli umiecie czytać po włosku, bo nie,
niestety nie będzie to chyba wytłumaczone w żadnym języku. To nie jest tak naprawdę nowa książka, bo pierwszy raz wyszła na rynku już 5 lat temu, ale warto też ją czytać teraz. Książka jest, nazywa się Cosa tiene Cesare le stelle. Napisał ją Mario Calabresi, który jest dziennikarzem, który ja bardzo lubię. On przez wiele lat prowadził gazetę codzienną, którą mamy tutaj w Turynie, która nazywa się La Stampa. On teraz przeniósł się do innego miejsca pracy, ale wciąż dalej go śledzę, bo bardzo lubię, jak on pisze. I właśnie ta książka to jest zbiór historii, różnych historii i wywiadów, które przez ileś tam czasu on zapisał sobie i zrobił właśnie, żeby napisać tej książki. I to jest książka pełna nadziei, bo w tej książce on napisał wszystkie historie i właśnie prowadził takich wywiadów, gdzie jest nam pokazano, że nawet jeżeli każdy z nas narzeka z tym, co ma teraz, z tym, jak działa mój kraj tak naprawdę, bo to jest bardziej o Włoch niż o świecie, to chyba nie pamięta dużo w tym, co było na przykład 50 lat temu, 15 lat temu i takiego typu rzeczy, więc na przykład są opowiadane momenty, kiedy więcej ludzi umierało po prostu we Włoszech, kiedy więcej ludzi nie mało pracy i takiego typu rzeczy. Historie są opowiadane i przez dziennikarza, i przez ludzi, którzy właśnie on spotykał, właśnie jak pisał tej książki. Historie są bardzo, bardzo interesujące, ale ta, co mi się spodobała najbardziej i ta naprawdę, która mi dała najbardziej do myślenia, to jest pierwsza. To jest biograficzna historia, to jest historia pięciu stron i to jest historia jego babci. On opowiada właśnie, że w latach 50. jego babcia dostała pralkę pierwszy raz i dzięki tej pralki dostała wolności. Jest opowiadane tam, jak wyglądało przed pralką w życiu codziennym dla kobiet i właśnie jest opowiadano tak, jest opowiadano, jak właśnie ta pralka zmieniła życie tej kobiety i że ona właśnie dzięki tej pralce mogła odzyskać dla siebie czas i czas, żeby przeczytać książkę. Historyjka jest bardzo fajna, bo jej mąż, czyli dziadek dziennikara, chciał jej podarować samochodu, ale ona właśnie odmówiła, bo chciała pralkę i tak odmówiła, tak żeby on się nie gniewał na niej, bo po prostu on chciał jej prezent zrobić, ale nie chciał i ona nie chciała go skrzywdzić po prostu przez to, że nie takiego prezentu chciała, więc bardzo interesujące. Oczywiście to jest opowieść z jednej z niewielu rodzin, które miała pralkę. Jest też opowiadane, jak ludzie przychodzili do nich do domu, żeby mogli właśnie oglądać i zobaczyć, jak wygląda pralka i jak ona działa. I oczywiście w większości mieszkań pralka była wiele, wiele później tutaj we Włoszech, ale myślę, że to naprawdę nam może dać równowagi z tym, co mamy teraz. Są też opowiadane trochę historii o wakacjach włoskich, które właśnie były w latach, no można powiedzieć, że też 50. i 60. Są opowiadane też trochę dane, są podawane też trochę dane, na przykład o śmierci ludzi i jak medycyna bardzo się zmieniła w
ostatnich 50 lat. I tak ogólnie jest to strasznie dużo historii o takich małych i wielkich rzeczach, które zmieniły nasze codzienne życie i o którym każdy z nas chyba zapomina. I przez to, że zapominamy o tym, to non-stop o czymś marudzimy. I naprawdę to mi dało wiele do myślenia. Bardzo mi się spodobała książka, więc bardzo, bardzo polecam czytania tej książki, jeżeli mieszkacie we Włoszech i możecie ją kupić, ale na Amazonie ja ją znalazłam też, więc możecie ją kupić też tam. Tutaj Wam zostawię link do Amazona, żebyście mogli właśnie zobaczyć i ewentualnie kupić tej książki. I tak, po prostu. Więc, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że inspiracje Wam się spodobały. Dajcie znać, jeżeli macie różne inspiracje do zainspirowania mnie i innych tutaj na dole w komentarzach. Oczywiście wszystkie linki do filmów, projektów fotograficznych i tak dalej będą tutaj na dole w opisie. Jeżeli chcecie mnie śledzić, to możecie mnie śledzić na różnych portalach społecznościowych. Będziecie mieli linki też tutaj na dole w opisie i na końcu filmika. A jeżeli byście chcieli oglądać więcej odcinków Nie Polki Lajkuje, to daję Wam tutaj link do całej playlisty, żebyście mogli oglądać wszystkich odcinków, jeżeli czegoś przegapiliście. Więc my się już zobaczymy w następnym filmiku i co? Ściskam, całuję i do następnego. Pa, pa!